Jesteśmy teraz w opcji L. W opcji L mamy, jak widać, pełną możliwość poruszania naszą głowicą. Opcja L służy do ustawiania cykliki. Ja może pokażę to w taki sposób. Ustawiamy to w taki sposób, że przechylamy tarczę na bok drążkiem od cykliki i zwiększamy lub zmniejszamy w taki sposób, aby nigdzie nie było żadnego zacięcia. I to wszystko. Przejdźmy do opcji M.